Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Pan Jezus wszedł do synagogi, a było tam pełno ludzi, tak jak tutaj. Napotkał złego ducha. Tym złym duchem czasem są nasze myśli, stresy, obawy, lęki, a Pan Jezus jest wyzwoleniem. On się niczego nie boi. On jest prawdą, drogą i życiem. I w tą właśnie niedzielę kroczymy z Panem Jezusem, chodzimy do świątyni i modlimy się, żeby nas poprowadził ku swojej stronie. Życzę Wam dobrej niedzieli i życzę Wam tego, abyście zawsze podążali za nauką Chrystusa.